Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. 8 dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała, nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał, Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali, kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowie aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Wyspy, posłuchajcie mnie, ludy najdalsze, uważajcie. Powołał mnie Pan już z łona mej matki. Od wyjścia jej wnętrzności wspomniał moje imię. Te słowa proroka Izajasza, które należą do pieśni o cudze Jahwe, zazwyczaj odnosimy do Chrystusa samego. Ale jak widać przy dzisiejszej uroczystości, Kościół także odnosi je do Jana Chrzciciela. Można powiedzieć, w ogóle odnoszą się do proroków, którzy przepowiadają i przekazują Słowo Boże, głoszą Jego sprawiedliwość, domagają się, aby ta sprawiedliwość została przyjęta i zrealizowana. Jan właśnie był takim prorokiem, ukształtowanym. W Ewangelii na końcu pisze, że chłopiec rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowie aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Ta uwaga jest znacząca. Oczywiście on się musiał wychować w domu, zostać w domu, ale to życie na pustkowiu oznacza życie w milczeniu, pewnie też w ascezie, po to, aby uczyć się słuchać. Słuchanie jest taką fundamentalną postawą w życiu duchowym. Święty Benedykt od słowa słuchaj rozpoczyna regułę. Słuchaj, synu nauk mistrza, nakuń ku nim ucho swego serca. Otóż Jan Chrzciciel był takim człowiekiem, który uczył się słuchać. Słuchać tak, aby usłyszeć to, co jest od Boga. Charakterystyczne jest, że Pan Bóg nie krzyczy, nie wdaje się w spory na tym świecie. Spory ideologiczne, dyskusje, które trwają w każdym pokoleju, w każdym narodzie istnieje spory różnego rodzaju. Otóż Bóg nie wchodzi w te spory, nie podejmuje polemiki, nie bierze udziału w tym targowisku idei, pomysłów, pragnień, oczekiwań. Bóg mówi w przedziwny sposób, mówi milcząc. I żeby usłyszeć ten głos milczenia, trzeba wpierw uciszyć sobie wszystkie te głośne, hałaśliwe słowa, które brzmią w nas i które chcą przeforsować jakąś ideę, pomysły. I właśnie w takim duchu Jan Chrzciciel był kształtowany. Żeby móc głosić Słowo Boże, pierwsze trzeba je usłyszeć. Pierwsze musi ono napełnić nasze serce. A to wymaga właśnie tego skupienia się w słuchaniu. I Jan w tym milczeniu, w tej ciszy, mógł usłyszeć także swoje powołanie. Co miał głosić, co miał mówić. Z historii z Ewangelii wiemy, że Jan wiedział, że ma wskazać przechodzącego Mesjasza. Mówi, nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Nie jestem Mesjaszem. Po mnie przyjdzie ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach. Po mnie idzie dopiero prawdziwy Mesjasz. W Ewangelii czytamy też gdzie indziej, że on dokona sądu nad światem. To siekiela jest przyłożona na korzenie drzewa. On ma wyjadło po to, żeby otrząść zbiory, plewy zostały zmiecione, a zostało to, co jest dobre, to, co jest prawdziwym ziarnem. Jan jednocześnie wzywał do nawrócenia. On sam, doświadczając Boga w milczeniu, w ciszy, w uciszeniu, sam wzywał do takiej przemiany wewnętrznej, aby człowiek mógł usłyszeć to, co jest od Boga. Dlatego głosił chrzest nawrócenia. Ale zauważmy, że Jan, wiedząc, znając swoje powołanie, mało tego,
wskazując tego Mesjasza, pamiętamy scenę przy chrzcie Jezusa z Jordanu, do swoich uczniów Andrzeja i Jana powiedział: oto Baranek Boży. Bardzo konkretnie wskazał na Jezusa. Jednak potem, pamiętamy, jak został zamknięty w więzieniu, posyła swoich uczniów do Chrystusa i pyta: czy Ty jesteś tym, kogo czekamy? A przecież wskazał go. To pokazuje, jak to objawienie, jakie Jan miał, taki głos od Boga, jak on, będąc delikatnym, nie jest głosem takim, powiedziałbym, no, takim jednoznacznie wskazującym, dającym absolutną pewność. Tylko jest to głos, powiedzielibyśmy, jakiejś intuicji, jakiegoś takiego przeczucia. Ale jednocześnie ten Jan, który tak ukształtowany jest przez Boga, wyćwiczony w słuchaniu Jego głosu, ma problemy z Jezusem. Sam głosił właśnie sędziego, który przyjdzie, który oczyści wszystko, odrzuci plewy, stawi ziarno, dokona sądu. A to przychodzi ten, którego skazał, i niczego takiego nie robi. Opowiada Ewangelię ludziom ubogim, chodzi po wioskach, naucza. Nie dokonuje żadnych jakichś takich cudów, nie dokonuje jakiegoś spektakularnego zwycięstwa, nie stara się prowadzić sądu. I stąd taka jakaś wątpliwość, po ludzku biorąc, czy Ty jesteś tym, na kogo czekamy? Czy Ty jesteś tym? Pokazuje, jak Bóg w swoim zamyśle całkowicie przerasta myśl człowieka, i to nie tylko przeciętnego człowieka, szarego człowieka, który żyje swoim życiem i wiara jest dla niego jakimś, nie wiem, pewnym wymiarem tego życia, żyje tak w pełni od początku do końca, ale nawet jest zaskoczeniem dla proroka. On Jezu mówi, że to jest Eliasz, ten zapowiedziany Eliasz. Mało tego, powiedział o nim, że z niewiasty nie narodził się nikt większy od Jana Chrzciciela. I nawet ten największy człowiek, którego Pan Jezus skazał, ma problem z tym. Bo to, co przychodzi od Boga, absolutnie przerasta wyobrażenie ludzkie. To nie ma się czemu dziwić, że Żydzi Pana Jezusa nie przyjęli, że Go odrzucili, bo to nie mieściło się w ich głowie, w wyobrażeniu. Ale jednocześnie pokazuje, do jakiego stopnia trzeba być otwartym na Boga Przychodzącego, żeby nie przegapić tego, co jest prawdą. To wskazanie, że po owocach poznacie, jest tutaj najważniejsze. U Izajasza w tym tekście jest mowa, ten sługa Jahwe mówi tak: próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem siły. Doświadczenie po ludzku rzecz biorąc Jana Chrzciciela jest takie, właśnie, próżno się trudziłem, na nic zużyłem swojej siły. Przecież tak naprawdę nie nawróciłem Izraela do Boga. Nie przygotowałem ich na przyjście Mesjasza. Przecież go nie przyjęli. Więc wydaje się, że jego misja została zupełnie zmarnowana. Mało tego, on, prorok, ginie w sposób, powiedziałbym, nieprzystający do godności proroka. Jakiś kaprys młodej dziewczyny, tancerki, która na to przynieśli na misie głowę Jana Chrzciciela. Jakaś ironia, jakaś farsa kompletna. Tak to wygląda. Ale zobaczmy, to co się wydaje taką jakąś farsą, ironią, ma bardzo głęboki sens. Jan nie tylko przygotował i zapowiedział Mesjasza, ale w swoim życiu pokazał, co zrobią z tym Mesjaszem. Sam stał się jako osoba zapowiedzią i zrobili z tym Mesjaszem jeszcze coś, powiedziałbym, gorszego niż Janem. Bo go zrównano z najgorszymi przestępcami. Opluto, znieważono. I to jest jakaś niesamowita rzecz. Dopiero to widać, kiedy człowiek odkrywa stopniowo dalej ten plan Boży. Widzi tą niesamowitą wielkość Jana i doniosłość. Z jego doświadczenia wydawałoby się, że to jest wszystko na próżno, na nic użyte siły, że to się wszystko fatalnie zakończyło. Natomiast było zupełnie inaczej. Było właśnie wypełnieniem. I było wypełnieniem zgodnie z wolą Bożą. Bóg niczego nie narzuca, niczego nie udowadnia tak jednoznacznie. Nie chce na siłę wejść w życie człowieka i powalić go swoimi argumentami, objawieniem powalić na kolana. Zawsze szanuje wolność człowieka i wzywa i mówi: jeżeli chcesz, to chodź. Ale musisz chcieć, musisz tego sam chcieć. Nie budźcie mojej umiłowanej,
póki nie zechce sama. Tak mówi oblubieniec do niewiast z Jerozolimy w Pieśni nad Pieśniami. Nie budźcie mojej umiłowanej, póki nie zechce sama. I dopiero wtedy, kiedy zechce sama, kiedy się pochyli, kiedy się skupi w tym słuchaniu, kiedy zobaczy to, czego Bóg dokonuje, wtedy to ją powala na kolana. Święty Paweł mówi o tym hymnie o Kenozie. Dlatego, że był posłuszny aż do śmierci na krzyżu. Dlatego, że dał się tak poniżyć, tak kompletnie z bezcześci, w pokorze swojej. Dlatego właśnie Bóg go wywyższył i dał mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgiął się każde kolana wśród niebieskich, ziemskich, podziemnych. I on tego nie mógł wiedzieć, kiedy podejmował swoją misję. Mógł oczywiście jako prorok mieć takie wyobrażenia, jak mówił Żydzi wtedy, właśnie jakiegoś takiego wielkiego Eliasza, który tutaj robi cuda, potężna postać, przed którą wszyscy padają, powiedzmy, z uznaniem. No nie padli. Owszem, nosili ludzie biedni ogromny szacunek do niego, wierzyli, że był prorokiem, ale go zlekceważono. Nikt nie wystąpił w jego obronie. Z kaprysu zabito proroka, największego człowieka. I nikt nie powiedział, coś się zrobili. Nikt nie wystąpił w obronie. I to samo jest potem z Synem Bożym. Ale to pokazuje, do jakiego stopnia serce człowieka jest pokręcone. A jednocześnie pokazuje niesamowitą, czułą, pokorną miłość Boga, z jaką przychodzi do nas. Z jaką nas wzywa do jedności sobą, do otwartości, do zażyłości. Jakim wielkim szacunkiem Bóg podchodzi do człowieka. Do człowieka, no, powiedziałbym, takiego pogubionego, ogłupiałego przez to, co w nim działa, przez jego namiętności, głupoty tego świata. Bo jednak podchodzi do niego z ogromnym szacunkiem, szanując jego wolność. Liczy na to, że my odkryjemy tą jego pokorną miłość.